Halo, halo, witamy. Witam w kolejnym odcineczku z formuły. No i dzisiaj przed nami, no jak się uda, będzie Miami. I tutaj mamy nowe części już ogarnięte. Przednie oraz tylne skrzydło. Musimy jak najszybciej sobie wytworzyć. Ale nie wiem, czy zdążymy z tylnym. Poprowadzimy od razu badania sobie. Na razie sobie stopujemy, jeżeli chodzi o ulepszanie bolidu, dopóki nie będziemy mieli tych godzin. Zobaczymy, co dzięki temu uda nam się osiągnąć. Wiecie, no kasa leci, ale to jest ciągła inwestycja, nie? No i 6 dni powinniśmy się wyrobić na styk. Rozwój kierowców, no to u Carlosa mamy rozwój, a rezerwowi nas nie obchodzą. Wracamy czas pit stopu. Jest nowy fronting. No, coraz bliżej takiej czołóweczki, że tak to ujmę. A właśnie, zawieszenie. No i elegancio. A jeszcze właśnie, tylne skrzydło. Będzie czołóweczka? Jest. Mam najlepsze chodzenie silnika, najlepszą żywotność opon. Także można tutaj poddymić, jeżeli chodzi o strategię wyścigową. Tylko, że Miami ma ten przeklęty sprint. No, ale jak wiecie, ja fanem sprintów nie jestem. Ale ten sprint sobie pojedziemy raczej. Nie możemy tak oddawać punktów za darmo. Szczególnie, że ostatnio zepsuliśmy Carlosowi dwa wyścigi. To teraz trzeba się poprawić. Wypadałoby nawet. Dobra, zostawmy to tutaj. No nie jest za łatwe, jeżeli chodzi o ten setup. No coś takiego. Symulujemy do sprintu. No i Gonotti. Wiadomo, mniej paliwa. Na początek oszczędna jazda. Ale mamy 1-2. Mamy na pierwszym miejscu Gaslego oraz Carlosa na drugim. Trzeba to wykorzystać. Widzicie, jaką przewagę mamy poprzez ten, zarządzanie oponami. Znaczy poprzez ten, żywotność opon. Dobra, niech jadą ze sobą. Gasly bez walki z kolegą z drużyny. A Sainza wrzucimy na agresywną miastę. Trzeba zrobić tak, żeby mniej więcej 1-2 było. No overtake. Okay.
Antonelli raczej zagrożeniem dla nas nie będzie. Raczej nie. My na tych medach formę mutant mamy. Musimy też pilnować temperatur. 119 albo 118 też będzie punkt krytyczny dla tych oban. To z głową, nie? Tańca nam dogonili. No, no Perez teraz musiał przodować. Tsunoda na trzecim. Można z paliwem też się ogarnąć. No i nie odjedziemy. Nawet paląc pers. No. No nie będzie to za łatwy ostatni lap. Jak na moje. Dobra, ale się uda. 1-2 będzie? 1-2. Jak na sprint jest git. I tak jest zaledwie 15 punktów. 8 i 7. Ale zawsze coś. Dobra, tutaj już lepiej tego na ten moment nie zrobię. No i symulujemy do wyścigu i wyścig jedziemy sami. Dzisiaj dupniemy sobie z dwa wyścigi. Medy, znaczy softy, hardy, softy. Do samego miejsca startuje, nie? Jasli z drugiego. Quali pace ma sens jakoś słaby ostatnio. Wolę mu chyba softy, medy, softy na nim. Albo one stopper. A możemy spróbować one stopa. Jasna. The anticipation is really built. Here we go with the Miami Grand Prix. And it's lights out and away we go. We need to get these tires to last. Dobra, na pierwsze lapy to raczej takie na chillasie. DRS enabled. Tylko teraz tak, trzeba będzie Piastrego gdzieś dupnąć. Bo jednak trzyma tego gapa sekundy. Nie chcę, żeby nam później odjechali. Dobra, jest pierwszy Pierre. No tempa aż tak super nie mamy, nie? Jeśli chodzi o przewagę. Ale żywotność opon nam tutaj może wiele namieszać. No ten wyścig to jest raczej jak na razie samo oglądanie, co się tutaj dzieje. Możemy ewentualnie Sańca pooglądać. Ale Sańc też ma sekundę do tego, do Lawsona.
O! Ale właśnie Antonelli się bije z Lawsonem też, także... Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobry overtake. Teraz musimy musimy Sainzem podgonić Lawsona. No ale Antonelli odzyskał pozycję jednak sobie. No nie będzie tak łatwo. Też na razie staramy się dużo nie ryzykować. Nowa forma i mamy pizzę z strony Preza, no ale on jechał na zużytych softach, nie? Dobra, nas to nie interesuje. No, wydaje mi się, że on stopper może tutaj być drugim miejscem pewnym dla Carlosa. Mija już 15 okrążenie, ma dalej 80% życia opon, nie? To jest huge. Sainz tam powoli dogania. I my pitujemy Gasly'ego. Od razu na tym. Wyjedzie gdzieś przed Lawsonem, I guess. Mam nadzieję, że mu pitu nie zepsują, nie? O, obserwujemy. Carlos też już dojeżdża na tą główną prostą. 2 sekundy. Nice. I wyjechał przed Carlosem. No, ale teraz tak naprawdę... Nie no, tylko ten jest ich walka tak naprawdę. Tak powinno to zostać. No mi się wydaje, że takim tempem to Sainz pojedzie z hardy softy raczej. Wiemy, że softy 20 okrążeń na spokojnie wytrzymają przy mocnym puszowaniu, nie? Więc... Już. Red flag, red flag. To jest red flag, red flag. Co się rozwalił? Daniel Ricciardo. To zajęło. No, nikt płakać nie będzie. 1-2 mamy. I teraz. Czy medy są w stanie wytrzymać do końca? O, nie są. Raczej nie są. Jeżeli softy nam starczyły na 20 okrążeń w mocnym puszu, 39 lapów. Jesteśmy na 22, mamy 35 do końca. Możemy na styk dojechać na medach. I chyba tak spróbujemy. Gasly'ego bym na hardy wrzucił do końca. Wiem, że hardy wytrzymają, ale medów nie jestem pewien. Turbo oszczędzanie, będziemy musieli jechać imo. Ewentualnie, chyba że damy puszować temu i... No w teorii powinien wytrzymać na tych. No, softiarze nam będą uciekać na razie, ale tam mniejsza o to. Recharge battery. Gasly 5, ale to oni wszyscy do boksu, nie? Perez jest takim najbliższym chyba zagrożeniem.
tak to gicik powinien być. No, stanie się tak jak mówiłem. Jeden, dwa mamy. No, już pierwszy boks. Verstappen też powinien się do boksu zaraz udać. To jest jednak 40%, już nie poniżej. Będziemy chcieli na gasnym fasę slapa dupnąć, więc ucieknie z Saintowi. Nie udało się. Musielibyśmy na softy zjechać, ale to nie w tym wyścigu. I mamy. Nie zdążymy spitować. Zobaczmy tą kolizję. Między Leclerciem a kierowcą Astona. O nie! Ale mu wjechał w dupę. Co to był z Red Bulla? O Jezu. Ja jestem ciekaw teraz. Lawson? Lawson penalty. Agresywny hop. Ewidentnie. VSC ending. Trzeba tego paliwa trochę spalić też. No ale raczej tak się skończy, jeśli to wiemy. No more overtake. Okay. Yeah. 1-2 w najgorszym wypadku, 1-3. Zależy od Norrisa wszystko. Ale dogania bardzo sprawnie, no. Właśnie o to chodzi. Nie, my chcemy dojechać po prostu. To bez wątpliwości. Keep us posted on how the tires feel. This tire is not great for the moment. Understood. No, 3 lapy, Carlos Tito, proszę. Uźwa. 2 pozycje Sainz stracił. Bestie puncture. Tap na 7. Gasly wygra. And it's a victory for Gasly. No. Unlucky ten red flag, bo tak naprawdę Carlos by dojechał na tych hardach do końca. A tak naprawdę to, że zostaliśmy na tych medach do końca, to był jeszcze większy gamblik niż powinien być. No, no cóż. Mamy parę punktów weszło i tak. Raczej tutaj Pierre będzie o championshipa walczył. Zrobi sobie nieszczęsną przewagę. Kurde, no turbo unlucky z tym pit stopem, no. Znaczy z tym red flagiem. Szybsze tempo budowy, obiekt. Ile dni?
4 dni szybciej. Nie, nie ma potrzeby. Tak wyszło znośnie, nie? No, na razie same badania mamy przeprowadzane. Spełniliśmy cel. Jesteśmy, kurwa, ale pieniędzy. Za co lot? Mentalność trochę mu podpadnie, ale... Będzie git. Też 12 baniek za to. Czy my chcemy coś ulepszyć? Moment Lesiana? Może to centrum projektowe to jest 18 milionów jednak, nie? 5 dni, a później siu. No możemy w to centrum projektowe pójść. 13 baniek. Trzeba inwestować w ten zespół. Teraz tak. W co powinniśmy teraz zainwestować? Może jakieś sekcje boczne poddymić. Jak dam to na zrównoważonym, to troszeczkę nam boli w każdej dziedzinie, pójdzie w górę. Tylko teraz tak. W czym tutaj najbardziej podupadamy? No w wysokiej oraz niskiej. Nasz boli tak na średniej się sprawuje najlepiej. Czyli. Możemy sobie zrobić na specyficzny tor daną część, to nie? Najczęściej się robi tylne skrzydło i przednie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało z fokusem na... No na spa w sumie najlepiej by było. To my jakbyśmy tutaj nawet zrobili... Nie, tak to odpada. Aero się nie opłaca. No tam będzie trzeba wysoko mieć, ale też niską. Więc nie wiem, czy zrównoważona nie byłaby najlepsza. Ale to za mało. Nie, wydaje mi się, że nie możemy w tylnego winga tak pójść. Tutaj teraz zastanawianie się, w co tutaj powinniśmy zapakować te. Ten swój czas. Nie. Dobra, zróbmy te sekcje boczne po prostu. Kurde, no. Nie podoba mi się, że tak dużo będziemy na low speed cornerach tracili, nie? To jest jednak w ciul.
Na average to zyskamy niewiele. No dobra, możemy spróbować, ale tolerancja nam spada na brudne powietrze wtedy. Coś takiego? Niech to na spokojnie. I stronki boczne byśmy dupnęli, też na spa wtedy. Tylko wychodzenie silnika wtedy nam podupada. Dobra, ale możemy zaryzykować. Silnik zostan u Carlosa. To trzeba wymienić. Tutaj to samo. Gastiego. Przechodzimy na Imola. O, wydaje mi się, że poddymimy i to grubo. Welcome along to Italy. Ale coraz bardziej jestem zdania, że sesję kwalifikacyjną zostawię po prostu na skipa. Bo sobie potrafię poradzić, nie? Dopóki nie jest to w deszczu. W deszczu chętnie sam się za nie wezmę. Sytuacja typu niefajna. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Powiedzmy, że setupik w nie najgorszym miejscu. Dobra, jestem, lejemy do wyścigu. Co z tego mamy? Not long until we get going here in Italy. 94-93%. Gastemu też nie pykły te quali. Dobra, ale ta sama strategia może być. Jestem zdania, że sobie poradzę. Emilia Romagna Grand Prix. And it's lights out and away we go. Overtake is available. Copy. Nie daję im na razie agresywnych wyprzedzeń, ponieważ na szali jest mistrzostwo konstruktorki oraz kierowców. Także im mniej błędów, tym lepiej. Na ten moment. Dużo zużycia opon może być na tym torze, także sobie ustawmy od razu na bardziej ekonomiczne miasta. No overtake. Dobra, Carlos sobie robił taką półtora sekundową przewagę. Jak to radzi Gastly? I też może tutaj poddymić, wyprzedzić. Tylko u niego też musimy ostrożnie z tymi oponami. Dobra, mam całkiem pokaźnego gapa, musimy wykorzystać to teraz, że Sainz ma nie tą przewagę. Yellow flag.
Okon prawdopodobnie jakiś spin. No, grawal. Gasly. Na... Ja tutaj takiego double overtake'a, nie? Ale nie wyszło jak zwykle. Musimy pilnować, żeby też undercut'a nie dostać, nie? Ale to gdzieś tak w okolicach właśnie tego 20 któregoś okrążenia. Pierwszy już tam ich trzyma. Ale no mówię, no on nie chce na spokojnie jedzie, wyścig jest długi. Tylko się może wydarzyć. Ale zaraz chyba wypchniemy Carlosa na szybkiego lapa. Niech spróbuję chłopaczyna. Na fastest lapa, super. Pierre na trzecim, ale teraz Pierre tak naprawdę nadrabia. Wszystko dzięki temu, że opony ma o wiele lepsze, nie? Dobra, niech wyprzedzi Pierre. Tam nadgoni trochę Carlosa. Ale nie, no Carlosa teraz nie dogoni za bardzo. Ale dobra, wyrobi sobie gapa. I teraz tak naprawdę będą jechali jeden za drugim, nie? Carlosa spitujemy gdzieś na 30 okrążeniu i może. No, pierwsze pit stopy. Trzeba trochę podpuszować. Żebyśmy my się nie obudzili z nocnikiem, znaczy z ręką w nocniku. Okej. Zacznę. Box. I na kolejnym okrążeniu. Lap później. Prosto. O, mamy Sainza w boksie. To z bardzo dużym zapasem Carlos wyjeżdża. Teraz tak, Carlos musi opony dogrzać. Gasly też zaraz będzie w boksie. Troszeczkę dłuższy pit stop niż u Carlosa. Ale wyszedł na tym lepiej. Tak? Wyszedł lepiej? Nie, wyjedzie za Carlosem. Oj, i to dużo później za Carlosem, no. 3 sekundy. I teraz tak. Może by się nam udało, ale to z naciskiem na morze. Sainza wrzucić znowu na fastest lapa. Znaczy, bo Gasly teraz jest pod presją, że jest atakowany, więc nie może sobie na to pozwolić. On musi akurat być pewien, że będzie na drugim miejscu, nie? Sainz już wyprzedza tego sierżanta, tego nie Okona i zaraz troll przed nim. Gasly na tej walce z Perezem tak wychodzi lepiej. Na tańcu tutaj się nie pierdzieli w tańcu, nie? Zobaczymy ile stawki będziemy w stanie zdublować.
Jastry znowu fast flapa nam zabrał. Widzę, że nie będzie trafiku. Zastańca, żebym mógł zrobić tego fastest. Żółty. I fastest lap dla Carlosa. Tsunoda splakapował. This one is involving Yuki Tsunoda. Nothing at this point. And the car just locks. No, jajaj. Wygląda trochę podobnie jak na Brazylii. Sorry. Bardzo krótki tor, nie? Tutaj łatwo przecenia i odoblowania. Ale na całe szczęście bez żadnej kraksy z naszej strony. To jest jak najbardziej na plus. Fastest lapa nikt nam nie powinien zabrać. Powinniśmy sobie dojechać na luzie. Tylko komplet punktów by się przydał, nie? Fajnie, jeżeli udało wyprzedzić tego Teresa i go zostawić z tyłu teraz. Elegancko. No, 3 sekundy gapa, nie? Były. A, raczej na chillku. Dobra, 1-2 będzie. Na Gasti coś jeszcze nie będzie chciał odpuścić i jednak... A ja chcę walczyć na pierwsze miejsce. Ale to raczej nie na tym Grand Prix. Good job. Once was a man from Madrid who thought he could win, and he did. Nice. Just an incredible demonstration of why they belong in Formula One. Carlos Tito zadowolony. Po wczorajszym trollowaniu go, zdobył 2 punkty. No, elegancio, już tak powiem, elegancio. Troszeczkę kaski dostali. I teraz Monaco przed nami. Jakiś utalentowany kierowca. Rumy trzeciej, Ute Lang. Dwadzieścia dwa lata, to trzeba było ją zeskautować pierwszy. No i co tam w bolidzie upada? Podwozie. Sekcje boczne. No jest lekka kraksa. Możemy awaryjnie wytworzyć dwie bańki. Żyjemy. Sekcje boczne też awaryjnie zrobimy. Trzy bańki. Zabolało. Nie ukrywam. To wytworzymy. Nie wytworzymy tego. Więc na razie się przerzucimy na stare. Ale to chyba w jednym bolidzie tylko. Ładnie. Mieliśmy 20 baniek, teraz nie mamy nic. No ale i tak jest pyta. Dobra, co, na ten moment kończymy. Ja wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki i do zobaczenia. Cześć.